zakładzie Politechniki Dziecięcej mieliśmy możliwość przedstawienia słuchaczom wykładu dotyczącego niskich temperatur w przemyśle spożywczym, dotyczącego cieczy kriogenicznych. Taką cieczą kriogeniczną w części doświadczalnej dzisiejszego pokazu, dzisiejszego wykładu był ciekły azot. W trakcie doświadczeń bardzo aktywnie młodzież uczestniczyła w wykładzie, w pokazie i myślę, że najciekawszym doświadczeniem oprócz wielkiego finału było skraplanie gazów zamkniętych w balonach. Skraplanie gazów, a później rozprężanie tych gazów i udowodnienie słuchaczom, że gazy mają bardzo wysoką rozszerzalność cieplną. Był niecodzienny i się trudno było spodziewać, że da się radę wbić takim miękkim owocem gwóźdź. No, że to był bardzo fajny wykład, że na początku kreda się nie tak jakby popychała, a teraz się popycha tak jakby. No bo był ciepły azot i wszystko się tak fajnie zamrażało szybko.